Okej, okay. Z racji tego, że miały być challenge, nagrywam challenge na jeden rodzaj broni. To będzie rodzaj broni pierwszy, który znajdę. Czyli mogą to być pistolety, mogą to być snajperki, mogą to być M-ki i... O właśnie, Kałach łączę z Famasem, M-kę łączę ze Skarem. I snajperki łączę z autoszmatami i z tym, jak to się nazywa. Sztucerem. No, zmęczenie nie zna granic. Cegła. Pomperki. Proszę bardzo. Przyczynić na same pompy. Dobra, wezmę ten pojemnik z amunicją, bo może być do pompy, a... Nie. Nie ma niestety. No, próbowałem nagrać challenge już od chyba godziny nagrywam. Miałem 3 razy drugie miejsce. Raz na MP5 jedną, raz na... raz na snajperki same i raz na pistolety. 3 razy miałem drugie miejsce, to masakra jest. To jest po prostu masakra. Co tam jest? Pompa niebieska? Tak. W ogóle nie wiem, jak leciał autobus, więc będę szedł, że tak powiem, na czuja, że ludzi spotkać, bo oglądałem kabarety z Sopockiej Nocy. Masakra. Szkoda, że nie spotkałem RPG-a. Właściwie z jednej strony dobrze, bo na początku nie miałem amunicji, ale z drugiej strony szkoda. Dobra, i teraz żałuję, że nie spotkałem M-ki. Ach, kurczę. Strefa na miastach. Mam nadzieję, że będzie w jakimś mieście strefa, bo ty na pompy będzie mi dużo łatwiej wygrać, bo jeżeli nie będzie w mieście, to ludzie będą budować taki high ground, taki z przesadą, że tak to nazwijmy. I będzie mi bardzo ciężko z pompy wygrać. Jeżeli ktoś się buduje bardzo wysoko na pompy, to jest no, wygrana pozycja i tyle.
Ktoś jeszcze strzelał chyba, co? Chyba, że to on po prostu mi się zbugował strzał. I słyszałem, że był z daleka. Ale wolę nie ryzykować. No fajnie się zaczęło, ale jak jeszcze raz zajmę drugie miejsce, to chyba idę spać. Bo już jest 3:30. Przydałaby się ta nowa pompa, bo ona ma chyba większy zasięg. I mógłbym na pół daleko wyjaśnić typków. Że no może nie nasz ptak pół daleko, ale tak troszeczkę ma większy zasięg niż ta reszta. Idź stąd, idź stąd. Out, 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 out. Dobra. Wezmę szybką pompę jedną, dlatego że czasami jak się taka padaka na blisko przy strzelaniu. O kurczę. Tak teraz. Mówię, że czasami jak nas dopada taka padaka na blisko przy strzelaniu, to lepiej mieć tą szybką. Widzieliście teraz, jak gość nie dostał damage'a? To jest przykre. Miał idealnie wycelowaną pompę w niego. Jeszcze jeden? Muszę go podjechać. I po to mi są impulsy przydatne, bo jak będę musiał podjeżdżać na wysoko, to impuls jednak bardzo dużo daje. Dobra, tu będzie duży potek, mam nadzieję. Albo ognisko chociaż. Ktoś biegł do strefy.
To mi się podoba. Robimy sobie takie jednostronne bliskie starcie, że tak to nazwijmy, jak ten nowy tryb był. Przez 2 godziny chyba. Czy godzinę on był? Nie wiadomo. A, sorry, że ciemna kamerka, ale nie, jakoś nie chcę mi się dzisiaj zapalać światła. Dzisiaj, teraz. Bo dzisiaj to może i by mi się chciało. Mogłem tam zostawić jednego podka i tą pułapkę i zamknąć drzwi, ale wolę tego podka zabrać ze sobą, znaczy na wszelki. Snajperka z góry albo z dołu? Z pleców. Przydałby się medkit. I jest medkit. Przydałby się jetpack. Nie ma jetpacka. Typek nade mną jest gdzieś ze snajperką, chyba że to ona strzela, ale wątpię. Jest tam, widzicie? Refleks Boga. Ma na dumę przewagę wysokości, chyba już schodzi, mi się wydaje. Jeszcze tam siedzi, chce mi wysnajpić.
Sobie bym poleciał do nich, ale kurczę, boję się zużywać tego launchpada, bo wiem, że tam są inne osoby. A mam strefę daleko. Patrzcie, ile mam ammo do tego. Dobra, musimy tu poczekać. Jest tam drugi. Jeszcze jednego mi brakuje. Czy ona ma na tej górce strefę? Chyba nie. Nie. Tu jest kolejna osoba, która zeszła już stamtąd. Dobra, ryzykujemy, czy... Na plecach mam tego dziada.
Dobra, 28 kluczy. Tak jest! Tak jest! Tak jest! Jesteśmy kozakami! Drugi challenge na moim kanale wygrany. Zostawcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek. Wszystko, wszystko, wszystko. Ten challenge był oczywiście lepszy chyba niż Skybase. Dajcie znać. Wyjaśniłem typiarę mistrzowsko. Tak mi się wydaje. 8 fragów jak na challenge. Super! Ale jestem podjarany, masakra. 3:52 w nocy. Miałem iść spać, ale no wyszło jak wyszło. Dzięki wam bardzo, do zobaczenia, salut!